Siemanko, to znowu my, dzisiaj na Żubrze i na Lechu. Liczymy na świetny wynik sportowy Jagiellonii w dzisiejszym spotkaniu. Oraz na dużo wyświetleń i subskrypcji. I na to, że temu Żubrowi nic się nie stanie. Do zobaczenia. Oh!
wody. Jakie to uczucie, kiedy podajesz piłkę dla Mateusza Piątkowskiego, króla strzelca Ekstraklasy, tak? Bardzo fajnie, ogólnie dla każdego piłkarza, ale dla Mateusza, który jest aktualnie królem strzelców, jeszcze fajniej. Jak go oceniasz jako piłkarza? Na 6. W skali od 1 do 6, 6. Jakie to jest uczucie podawać piłkę dla Mateusza Piątkowskiego, aktualnego króla strzelców Ekstraklasy? No, bardzo fajnie. A jak go oceniasz jako piłkarza? Myślę, że bardzo dobry piłkarz. No, teraz jest w formie. No i jest królem strzelców. A w skali od 1 do 6, jaka ocena dla niego? 4. To jest uczucie podawać piłkę dla Mateusza Piątkowskiego. No, wspaniałe. Jak go oceniasz jako piłkarza? Bardzo dobrze. A jaka ocena od 1 do 6 w skali? 5,9. Mam, jakie to jest uczucie, jak podajesz piłkę dla Mateusza Piątkowskiego? No, powiem, że to jest cudowne. No, bardzo kocham piłkę nożną, dlatego to jest dla mnie dużo znaczy. A jak oceniasz Mateusza Piątkowskiego jako zawodnika? Na pewno to jest bardzo dobry piłkarz i myślę, że jeszcze pokaże to, co umie. A w skali 1 do 6 jaka ocena? 5,5. Dzięki. Yeah.
Po tym meczu, bo w sumie bardzo dobry występ moim zdaniem, przynajmniej z twojej strony, tak, byłeś aktywny, dużo biegałeś, walczyłeś. Nie tylko mój dobry występ. Wszyscy zagraliśmy dobrze, no było widać na boisku i dzięki temu wygraliśmy mecz. Jak aklimatyzacja w drużynie? Przestawienie się z Gdańska na Białystok, już jesteś po wszystkim, czy jeszcze na to wszystko jest dla ciebie troszkę nowe? Na pewno miasta jeszcze nie poznałem, ale mam nadzieję, że w krótkim czasie wszystko będzie. Jeśli chodzi o Białystok, to ci się najbardziej podoba? Co mi się najbardziej podoba? Stadion. Stadion i rynek. Dzięki serdecznie. Siemanko. Okej. Bardzo, bardzo fajny trener nas zmotywował. Zresztą my już cały tydzień, czy w tym wypadku nawet dwa tygodnie się gdzieś tam pompujemy od początku, żeby te punkty zdobywać. Wiemy, o co gramy. Mamy drużynę na tyle doświadczoną, że tutaj nikogo dodatkowo jakoś nie trzeba mobilizować, ale takie parę słów przed meczem to jeszcze dodatkowy kop na pewno.